ten kanał, sugerując się tytułem tego filmu, oznacza to jedno. Jesteście zainteresowane tym, jakich produktów możecie użyć w tym celu, aby zadbać o swoje włosy na lato. Ja chciałabym Wam przedstawić tutaj produkty, które są u mnie już sprawdzone i przetestowane, a ja mam szczególną korbę na punkcie paznokci i włosów. Więc jeżeli jesteście ciekawe tego tematu, jesteście ciekawe produktów, które ja polecam w tym celu, aby zadbać o swoje włosy na lato, tak aby później po lecie nie padały krokodyle łzy, że włosy są zaniedbane, przesuszone i źle wyglądają, to koniecznie zostańcie ze mną dalej, a ja Wam pokażę, jakie produkty są moimi must have na lato do włosów. Jak wiemy, pielęgnacja włosów zaczyna się od zwykłego, rutynowego mycia. I również ja tutaj nie będę odkrywcza, ale pokażę Wam dwa produkty, konkretnie dwa szampony, które ja polecam, aby używać do mycia włosów z uwagi na to, co mają w składzie. Pierwszy z tych szamponów jest to szampon Gliskur i ten szampon nazywa się Oil Nutritive, co oznacza, że ma w sobie olejki. Ja polecam zwracać uwagę właśnie na to, aby szampony miały w sobie olejki w składzie, tak aby właśnie nasze włosy dzięki temu były odżywiane i aby te olejki, które w nich się znajdują, aby pielęgnowały nasze włosy. Ja zauważyłam bardzo dużą różnicę, jeżeli chodzi o moje włosy, jeżeli używam szamponów, które olejków nie mają i szamponów, które olejki posiadają. Więc tutaj jest to moja taka pierwsza uwaga, dygresja, przesłanka, którą ja bym Wam radziła się kierować. Spróbujcie, jeżeli dotychczas może nie miałyście takiego zwyczaju, aby używać takich szamponów właśnie w okresie letnim, spróbujcie, a nuż i Wam się sprawdzi ten sposób. Ja tutaj akurat pokazuję Wam szampon z Gliskura Oil Nutritive, który ma zagwarantować miękkość, połysk i przeciwdziałać rozdwajaniu się końcówek. A drugi szampon, który mogę Wam też polecić z czystym sumieniem, aczkolwiek tutaj będzie jeden drobny minus dla osób, które nie przepadają za szamponami, które mają kolor, czyli nie są przeźroczyste. I tutaj drugi szampon jest to szampon z Garniera z Fructis i nazywa się Oil Repair 3. Dlaczego Oil Repair 3? Dlatego, że mam w sobie po prostu trzy olejki. Olejek z oliwek, olejek z awokado i olejek karité. I tutaj ten szampon również docelowo jest przeznaczony do włosów suchych, zniszczonych i łamliwych. Ma je dogłębnie odżywiać i jest to kolejny szampon, na który ja właśnie zwróciłam swoją uwagę i który się u mnie świetnie sprawdza i naprawdę dogłębnie pielęgnuje moje włosy, tak, że ja widzę, iż z mycia na mycie naprawdę są w coraz lepszej kondycji, a nie tylko, że po prostu tak powierzchownie te włosy są wypielęgnowane. Więc jeżeli chodzi o moje polecenia co do pielęgnacji włosów, to polecam Wam serdecznie te dwa szampony. Zwróćcie uwagę właśnie na to, aby szampony posiadały w sobie olejki. To jest taka moja pierwsza sugestia, moja pierwsza uwaga oraz moja pierwsza rada, jeżeli chodzi właśnie o szampony. Po szamponie przychodzi czas na odżywkę. Jest to też taka normalna zupełnie rzecz, ale jednak ja na przykład bardzo długo szukałam odpowiedniej odżywki. I powiem Wam szczerze, że tutaj mogę również polecić odżywkę, która należy jakby do zestawu z tym właśnie szamponem, o którym wspomniałam przed chwilą, czyli też seria Garnier Fructis Oil Repair 3 i po prostu odżyweczka w tej wersji. Bardzo fajnie się sprawdza, włosy są po niej bardzo gładkie, bardzo się łatwo rozczesują i też zauważyłam, że jeżeli zrobimy to w takim combo, to też jest rezultat zupełnie inny, dlatego że faktycznie te włosy z mycia na mycie, z pielęgnacji na pielęgnację są faktycznie w coraz lepszej po prostu kondycji. Ale wiem też, że takie zwykłe odżywki, tak jak właśnie chociażby ta z zestawu z Garnier Fructis, nie dla każdego się nadają, ponieważ wiem, że wiele z Was ma problem z tym, że macie z natury po prostu cienkie włosy. No i niestety, ale takie odżywki bardzo często je obciążają, co może powodować w efekcie ostatecznym to, że po prostu najzwyczajniej w świecie te Wasze włosy będą oklapnięte i nie będą wyglądały fajnie. I dlatego tutaj z pomocą przychodzą odżywki, takiego typu, jaką zaraz Wam pokażę, czyli takie odżywki w psikaczu. Po prostu, najzwyczajniej w świecie spryskujecie włosy po umyciu i to jest odżywka akurat ze Gliskura Ultimate Resist, ekspresowa odżywka regeneracyjna, która ma ułatwić rozczesywanie. Ta odżywka jakoś może szczególnie pięknie nie pachnie, ale zwróciłam uwagę na tą odżywkę, właśnie dlatego, że chciałam coś lżejszego. Dlaczego coś lżejszego? Ponieważ ja mam ogólnie swoje włosy z natury bardzo i mam ich dużo i mam je dość ciężkie. I pomimo tego, że odżywka ta
taka standardowa z glifkurami ich jakoś mega nie obciążała, no to po prostu chciałam spróbować czegoś nowego. Jest to bardzo lekki produkt, nie obciąża w ogóle naszych włosów. Moim zdaniem po tym, po tej odżywce wypada włosów troszeczkę mniej. No i też zdecydowanie łatwiej się je rozczesuje, co jest na ogromny plus. Ja też oceniam zawsze wypadanie moich włosów po tym, ile włosów jest w Tangle Teaserze po rozczesywaniu. I zauważyłam, że zdecydowanie jakby mniej tych włosów się znajduje na szczotce, więc to jest na ogromny plus, dlatego tutaj akurat mogę ze szczególnym uwzględnieniem na lato polecić właśnie tą leciutką odżywkę ekspresową, regeneracyjną. Kolejna rzecz, która bardzo moim zdaniem jest istotna, jeżeli chodzi o pielęgnację włosów, to coś troszeczkę bardziej dogłębnego niżeli odżywka. Mianowicie mam tutaj na myśli maskę. Ja najbardziej lubię wracać do maski Crema al Latte z Carlosa i to jest taka bardzo, bardzo duża pojemność. To jest maska, która ma 1000 ml, czyli litr. Ja naprawdę mam taką maskę na bardzo długo, nawet ta mi jeszcze się nie skończyła. To jest chyba taki zapach, który mi najbardziej przypada do gustu. Właśnie ten Crema al Latte, on jest taki bardzo otulający, taki bardzo słodziutki. No i to jest cała taka, bym powiedziała, cały taki rytuał w momencie, kiedy właśnie myjemy włosy, później mamy tą maskę, możemy się cieszyć tym zapachem. I powiem Wam szczerze, że ta maska sprawia, że włosy są naprawdę tak jedwabiste. Dla mnie wymiernikiem tego, czy produkt do włosów jest dobry, jest to, czy włosy się leją między palcami. Czyli czy po prostu najzwyczajniej w świecie gładko przechodzą nam palce przez włosy i czy te włosy są takie właśnie leiste. Ja założyłam, że ta maska właśnie czyni cuda, jeżeli chodzi o włosy, ponieważ właśnie te włosy są później takie gładziutkie, jedwabiste i to zaobserwowałam już od wielu, wielu lat. Także gorąco mogę polecić tą maskę ze szczególnym podkreśleniem faktu, że jest ona po prostu tanim produktem. I kolejna rzecz, którą ja polecam serdecznie używać również na lato, to jest to, aby zadbać o to, by nasze końcówki były zabezpieczone. I tutaj ja szczególnie mogę polecić produkt również z Gliskura i jest to produkt, który jest najzwyczajniej w świecie olejkiem. Czymś na kształt jedwabiu, aczkolwiek mi jedwab osobiście wysuszał końce. Natomiast ten olejek mam już dość sporo czasu i używam za każdym razem, kiedy umyję włosy i powiem Wam, że naprawdę uważam, że te końce są o wiele lepszej kondycji. O wiele, wiele lepszej i ja to widzę, czuję, ja szczególnie bardzo zwracam na to uwagę, więc możecie mi uwierzyć na słowo, że tak po prostu jest. Również jeżeli chodzi o ten olejek, on jak to olejek posiada w sobie olejki. Ja standardowo robię tak, że po umyciu włosów, po nałożeniu tej odżywki w psikaczu nakładam sobie przed rozczesywaniem ten olejek właśnie na końce, później rozczesuję włosy i później faktycznie, kiedy wysuszę włosy i wykańczam sobie fryzurę, to po prostu nakładam ten olejek w niewielkiej ilości, ale tak, żeby porządnie odżywić właśnie te końcówki i zauważyłam, że faktycznie jest rezultat, więc też serdecznie polecam właśnie dbanie o włosy, szczególnie na lato, żeby cały czas je wzmacniać. I tutaj polecam olejki takie stosować nie tylko po myciu albo przed myciem, tylko polecam je używać naprawdę codziennie, po prostu. Jeżeli stylizujecie fryzurę, to nałóżcie sobie odrobinkę na dłonie, tak rozetrzyjcie i po prostu sobie tak przeczeszcie palcami Wasze włosy i gwarantuję Wam, że naprawdę te włosy będziecie widziały z pielęgnacji na pielęgnację, że one są w coraz lepszej kondycji. Lato to też jest taki okres, kiedy nie oszukujmy się, ale nie przywiązujemy zbytniej uwagi do tego, aby jakoś mega stylizować nasze włosy, ponieważ najzwyczajniej w świecie wiemy o tym, że tu wybierzemy się na basen, tu nad wodę, tu to, tu tamto i te włosy po prostu będą mokre, zmierzwione. I tak czy siak nic nam z tej stylizacji nie będzie. Ale żeby zadbać o swoje włosy doraźnie, kiedy na przykład wrócicie z nadwody, chcecie na szybciutko te włosy ogarnąć, a jednak po takiej wodzie to te włosy czasami są takie troszeczkę przetłuszczone, jednak będąc na plaży czy nad wodą co chwilę się przeczesuje też dłońmi te włosy, a dłonie bardzo często są z różnych olejków, więc tutaj z pomocą idą oczywiście niezastąpione suche szampony. Ja Wam tutaj polecę szampon Batiste, ale polecę go Wam w wersji Light and Breeze Fresh. I to jest wersja, którą ja mam od niedawna i jest to jednocześnie też moja najbardziej ulubiona wersja. Ona jest taka najbardziej lekka i nieprzeszkadzająca zapachowo, więc to jest na pewno ogromny plus. No i jak to suche szampony po prostu spryskujemy, no i gotowe. I teraz już dochodząc do samego końca tematu, jeżeli już macie potrzebę zadbać o Wasze włosy w kwestii wystylizowania ich, to ja Wam mogę polecić mój ulubiony lakier do włosów. Jest to lakier Schwarzkopf Got to Be Volumania. On pachnie bardzo ładnie malinowo,
ale co go odróżnia od moim zdaniem innych lakierów do włosów, to to, że naprawdę niewiele go trzeba, aby utrwalić sobie tą fryzurę, tą stylizację. I to jest też bardzo ważne, dlatego że no nie oszukujmy się, ale lakiery ogólnie wysuszają nasze włosy, więc im mniej tego lakieru, tym lepiej dla nas i dla naszych włosów. Więc dlatego ja polecam serdecznie ten lakier, bo on mi się sprawdził w kwestii takiej, że właśnie nie trzeba go nakładać dużo, a daje bardzo ładne wygładzenie włosa i utrwalenie. Więc jeżeli poszukiwałyście takiego właśnie lakieru, który Wam wspomoże objętość Waszych włosów od nasady odbić, podkreślić to, zaznaczyć jakiekolwiek tapirowanie, jeżeli już to robicie, to właśnie ten lakier będzie fajny, ze względu na to, że po prostu Wam nie przesuszy włosów, dlatego że nie trzeba go nakładać bardzo dużo. Jeżeli już jesteśmy przy przesuszających się włosach i przy dbaniu o to, chciałabym Wam polecić produkt, który ogólnie jest bardzo tani, a który ja kupuję chyba co roku. Jest to produkt z Rossmana Sun Ozone. Jest to najzwyczajniej w świecie taka mgiełka do włosów, która ma w sobie filtr UV. I ja tą mgiełkę tak naprawdę nakładam za każdym razem, kiedy ja wychodzę na jakiekolwiek słońce. Bo no nie oszukujmy się, jak nie jesteśmy na plaży, nie mamy jakiegoś kapelusza, jakiejś czapeczki z daszkiem czy coś w tym stylu, no to jednak te włosy są odsłonięte, są narażone po prostu na te promieniowanie. Więc jeżeli też na przykład nie lubicie nosić żadnych kapelusików, czapek i tak dalej, no to polecam Wam naprawdę tego typu produkt, ponieważ najzwyczajniej w świecie zawsze jest to jakaś ochrona UV i te włosy jednak nie ulegają tak szybkiemu przesuszeniu. Szczególnie jeżeli macie blond włosy, to na pewno właśnie zauważyłyście, że po lecie bardzo często te włosy są takie wypłowiałe i bardzo suche. Ja mam też taki problem, ponieważ też mam końcówki włosów blond. I jeszcze w dodatku teraz przed latem je rozjaśniałam znowu, więc dla mnie naprawdę jest to bardzo ważne, aby tych włosów nie pogarszać. Być może czasami im nie polepszymy, ale też chodzi o to, żeby im nie pogarszać. Aczkolwiek mam nadzieję, że wszystkie te produkty, które tutaj Wam pokazałam i wymieniłam, przyczynią się właśnie do tego, że Wasze włosy będą jednak w lepszej kondycji i przy okazji, używając tego typu produktów, też będą odpowiednio zabezpieczone w momencie, kiedy będziecie plażowały po prostu i się relaksowały, a dzięki temu też nie będziecie tych włosów narażały na straty. Mam nadzieję, że mój filmik okazał się przydatny, szczególnie ze względu na to, że pokazałam Wam w nim produkty takie, które są przystępne w każdej praktycznie drogerii, są również przystępne cenowo, myślę, dla każdego śmiertelnika i też myślę, że są godne polecenia, ponieważ mimo tego, że są powszechnie dostępne oraz tanie, są po prostu bardzo wydajne i naprawdę przynoszą efekty, jeżeli chodzi o ich stosowanie. Także serdecznie Wam polecam te produkty i mam nadzieję, że ten filmik okaże się dla Was przydatny. Koniecznie dajcie mi znać, jakie pozycje produktów do włosów Wy byście poleciły mnie, abym z nich skorzystała. Ja bardzo chętnie korzystam z Waszych różnych takich porad i wskazówek i podpowiedzi i produktów, które polecacie. I generalnie bardzo lubię je testować, więc chętnie z tego skorzystam. Koniecznie dajcie kciuka do góry, jeżeli ten filmik okazał się przydatny. Patrzcie, jakie mam ładne paznokcie, świeżo zrobione. Jeżeli ten filmik okazał się przydatny, to koniecznie zostawcie jakąś informację zwrotną w komentarzu. Jeżeli chodzi o wszystkie te produkty, to oczywiście jak zawsze możecie znaleźć je w opisie. A Wam dzisiaj dziękuję serdecznie za oglądanie i my widzimy się w kolejnych filmikach. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam Was serdecznie, pa!